Jesteśmy z Warszawy, małymi notkami. Nie będę dzisiaj tu wykadał, bo mnie opierdolili na autobusie za to. Wykadam bez sensu. Chciałem tylko powiedzieć, że gramy w Warszawie. Będąc w warszawskim zespołem i dalej uważam, że fajnie grać w Warszawie, nie tak jak się teraz mówi. A po chuj grać w Warszawie, nikt nie przychodzi, nikt się nie bawi. A wygląda to tak. Thank you.
Własnej pracy, tak wiecie, że było taki trochę campfire, chuje z tego wyszło. Pośpiewa się kawałek o tym, że się nie lubi własnej pracy, kiedy jej się nie ma. Chociaż mogę podziękować Dariuszowi, że tam za każdą możliwość przypomnienia sobie, że jednak bezrobocie jest fajne. Miałem taką piękną okazję wczoraj budować scenę na wybory mistera i mis Politechniki Warszawskiej. Mam nadzieję, że biją brawo ludzie z Politechniki. A dzisiaj budowaliśmy scenę na wybory na prezesa PSL-u. Wybory się jeszcze nie odbyły, a i tak już wiemy, kto jest nowym prezesem. Ale kawałek został i najcenniejszą mi rzecz, że mam najbliższego człowieka dla siebie w tym kawałku, który dopiero ma powody, żeby nienawidzić własnej pracy. Ja bym nienawidził, bym wciskał taką ziemę. Ale przynajmniej jest film dobry. To jest człowiek, który był kiedyś w programie Kładca Kładca, a teraz pracuje w TVN. Kłamał. Wilson Hermes. Teraz. Yeah.
płynie, bo Tomka nie było tutaj w ogóle słychać. A on ma teraz lepszy wokal. Teraz możecie machać głowami, ale tak możecie, możecie. Życie! Ja nie chcę nawet, jest jak się już nie chce grać sobie kawałki. Thank you.
nadała mi tam tylko wszyscy grać po prostu. Ale dobra. A chuj, dobra. Jest taka składanka, która ma mieć kilkaset kapel. Każda kapela ma nagrać 20-sekundowy kawałek. My też mamy nagrać, oczywiście jeszcze tego nie zrobiliśmy. Więc na wypadek, żeby się nigdy nie zmarnował, to wymyśliłem sobie, że zagramy go teraz. Mimo, że chyba tylko połowa z nas nie go grać. Tak? Kawałek jest o bogatych dzieciakach, ale żeby niektórzy nie nadinterpretowali tego. Ja grać kawałku, to zagramy jeszcze jeden, który nowy, bo Giemek kazał, ja wcale nie chciałem, napisałem tekst w autobusie i chyba go pamiętam. Nazywa się Nowy Łukasza. No. Yeah.
Dokładnie o tym, dlaczego robię to, co robię. Ha! To jest kawałek, który 12 lat temu dość mocno ustawił mi w głowie, jakie rzeczy się nie akceptuje, a jakie rzeczy są ważne. Ja nie chcę mi się jakoś patetycznie gadać, ale jeżeli ktokolwiek kojarzy kawałek United Forces. To tak kawałek. Ale dobra, piszę o tym. Ten kawałek nazywa się Divided Youth. To jest taki fajny motyw, jak w tekst wsadzasz odnośniki do Hard to Breathe i do Slayera w jednym tekście. Strasznie fajnie się pisze taki tekst. Koniec koncertu w tym momencie. We'll be right back.
Bardzo, bardzo.